97. rocznicy bitwy pod Osowem, zwanej Cudem nad Wisłą, po raz 13 odtworzyliśmy dla Państwa rekonstrukcję walk w rejonie Osowa w sierpniu 1920 roku. Według scenariusza i scenopisu pomysłu Andrzeja Michalika, doktora Jacka Krzemińskiego i w reżyserii z konsultacją historyczną pułkownika doktora Marka Tarczyńskiego. Narratorem Marian Dachniewski. Oddaję głos rotmistrzowi Andrzejowi Michalikowi. Szanowni Państwo, przede wszystkim dla bohaterów bitwy 1920 roku salut honorowy! Bardzo poproszę na środek pana Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego, pana Adama Łosana, wicestarostę, pana Roberta Perkowskiego, burmistrza Ząbek, pana Roberta Roguskiego, burmistrza Kobyłki, pana Grzegorza Tudzika, burmistrza Zielonki, pana Jacka Orycha, burmistrza miasta Marki, księdza prałata Jana Andrzejewskiego, Waldemara Laskowskiego, przedstawiciele firmy Czystość, Imperw i Insel. I zapraszam wyjątkowego młodego rekonstruktora, który te polosowskie pamiętają, jak miał 2,5 roku i brał udział w naszych już inscenizacjach. Michała Rowińskiego zapraszam na środek. Szanowni Państwo, poprosiłem na środek ludzi, bez których najlepsze pomysły byłyby niczym. Bo niestety, dzisiaj są takie czasy, że wszystko kosztuje. I to są najwspanialsi ludzie, którzy od wielu, wielu lat, praktycznie od 13 lat, wspierają nasze starania, aby te uroczystości poświęcone bohaterom 1920 roku uświetlić. Pozwolicie Państwo, że zacznę nie od kogo innego, jak od księdza dziekana, który zawsze wspiera nie tylko duchem, dobrym słowem, a czasami jak trzeba jesteśmy w kłopotach, też pomoże. Z całego serca, księże dziekanie, Bóg zapłać, żyj nam 100 lat i nas wspieraj. Osobiste zaangażowanie w przygotowaniu i pomoc w przeprowadzeniu 13 inscenizacji. Chciałem podziękować, panie starosto, z całego serca. Bóg zapłać.
Czy jest burmistrz Łosan? Nie ma. To bardzo proszę panią Kasię z biura promocji, aby odebrała dla pana wicestarosty podziękowanie. Proszę państwa, brawo dla biura promocji starostwa powiatowego Wołominy, które jest mocno zaangażowane, wspiera i duchowo, i fizycznie w działalności i przygotowaniu. Dziękuję, Kasiu. Podziękowanie. Nie, to nie to wzięło. Proszę bardzo, jakie to kobiety, co jej się daje do wieży, nie? Panie burmistrzu, z całego serca podziękowanie. Wystarczyło jedno słowo, powiedziałeś masz. Wspierał w sfinansowaniu wyposażenie 236 pułku piechoty. Czy jest burmistrz Perkowski, burmistrz Dąbek? Zaraz przyjedzie, czekamy. Jedzie. A jest małżonka może? Jest? To zapraszam w jego imieniu. Proszę państwa, jak zawsze, nie zabraknie nigdy w takich działaniach burmistrza Kobyłki, Robert Droguski. Dziękuję, Bóg zapłać. No tu z burmistrzem nie jedną bitwę robimy, my się robimy bój pod Kobyłką. Burmistrz Marek, proszę państwa, mało kto wie, ale dowództwo, sztab znajdował się w 1920 roku właśnie w Markach. Jak tylko wszedłem i powiedziałem, o co chodzi, to nie dał mi dokończyć. Mówi, przecież u nas sztab był. Wchodzimy w to. Z całego serca, panie burmistrzu, dziękuję. Jacek Kory. No i proszę państwa, prywatne firmy. Czy jest ktoś z firmy od Wartka Laskowskiego? Dają pieniądze, nie przychodzą. Firma Insel. Hurtownia i sklep, sprzedaż detaliczna. Jak na ryby, to przez hurtownię w Wołominie trzeba zakupić sprzęt wędkarski. Firma Imperf. Jest ktoś? Nie ma. No i proszę państwa, no stary to jest sponsor, firma Czystość, Jerzy Spański i synowie. Jeżeli nie ma, no to trudno. Proszę państwa, w dzisiejszej rekonstrukcji udział wzięli Gierka, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44 Pułku Piechoty. Gorące brawa! Panie burmistrzu, mogę to? Proszę, mogę? O. Proszę państwa, to jest właśnie ten burmistrz Ząbek. Kiedy bym do niego nie pojechał, jak to się mówi, po prośbie, to zawsze mówi, proś się, a będziecie wysłuchani. Bóg zapłać z całego serca i zdrowia życzę. 40 pułk piechoty! Rękoma. Proszę państwa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kozacy Kubańscy. Wojskowej Akademii Technicznej.
drogi Bogu łanów z Garbatki letniska pod dowództwem Pawła Kibila. Projekt Reko Warszawa. Bractwo rycerskiej jazdy śląskiej pod dowództwem Roberta Rozwoda. Ten co na tacance w Trojce. Piąty pułk ułanów zasławskich pod dowództwem Wyszkowa, pod dowództwem Jarosława Żmudy. Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii Mina pierwszego pułku ułanów grechowieckich z Kobyłki pod dowództwem porucznika Arkadiusza Michalika. Mojego syna zresztą. Józefa wcielił się mój przyjaciel Mirosław Szubełek, piąty pułk ułanów zasławskich z Ostrołęki. Szanowni Państwo, Gierka Zamość 1920. Pod honorowym patronatem burmistrz Wołomina Panie Jeźwiecy. Witam Państwa serdecznie. Z tego miejsca porucznik Arkadiusz Michalik, pierwszy pułk ułanów grechowieckich. Chciałbym podziękować takiej małej, nielicznej grupie osób, która co roku nas dopinguje. Serdecznie jako rekonstruktorzy, grupa rekonstruktorów, dziękujemy Wam, moi drodzy, że jesteście, że nas oklaskujecie, że co roku jesteście z nami. Brawo dla Was! Dziękuję serdecznie. Reżyseria Andrzej Michalik. Narracja Marian Dachniewski, Andrzej Michalik. Scenariusz Jacek Szymiński, patrzy na nas z góry, i Andrzej Michalik. Konsultacja historyczna pułkownik dr Marek Tarczyński. Mam nadzieję, proszę Państwa, serdecznie dziękujemy. Tu jeszcze kozacy będą chcieli zrobić mały pokaz dla Państwa. Reszta proszę, schodzimy, a ja z Państwem się żegnam. Rotmistrz Andrzej Michalik. Serdecznie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Ta lekcja historii, niezależnie od wieku, dla młodych jest przypomnieniem wydarzeń sprzed 97 lat. A dla tych, którzy stracili tu kogoś bliskiego ze swojej rodziny, jest przypomnieniem proszę Państwa, tych wydarzeń i patriotyzmu. W rolę księdza wcielił się nie kto inny, jak nasz przyjaciel Jarosław Wrzosek. Te dzieci to jest już poproszę tutaj młodego jeszcze. Gdzie jest młody? O jest, proszę Państwa, na środku był, a nie dałem mu legitymacji. Fundacja Rycerze i Księżniczki Mikołaj Robiński, równa liczba 3000. Przyjacielu drogi, dziękujemy Ci za wszystko, co przez te lata wszystkie robisz. Bóg zapłać. Następnie proszę bardzo. Oraz Gwiazda Wieczoru Zenon Martyniuk, zespół Akcja. Brawa gorące! Grupa kaskaderów konnych ze Słupna! Pod dowództwem Jakuba Koszewy. Proszę, kładzie konia. Jest Stowarzyszenie Diabetyków Wołominie, Świat Rowerów z konkursami. Jeden konkurs właśnie trwa. Wystarczy wymyślić krótkie hasło promujące Świat Rowerów, podać imię, nazwisko, numer telefonu, by około godziny 18 wziąć udział w losowaniu atrakcyjnego roweru od Świata Rowerów. Jest z nami Luna Park w Wielkiej na stoisku Wołomińskiej Restauracji oraz Kluczowy Dziewia. Thank you.
scenizację kończy defilada wszystkich pododdziałów, proszę Państwa. Dziękujemy serdecznie, proszę o gorące brawa dla wszystkich, którzy wzięli udział w dzisiejszej rekonstrukcji. Z okazji rocznicy bitwy 1920 roku pod Osowem odbywały się tutaj kawaleryjskie mistrzostwa Polski, formacji kawaleryjskich. Mogli Państwo wtedy w ciągu dwóch dni oprócz rekonstrukcji podziwiać popisy tych, którzy naprawdę znają się na ułańskim fachu. No, w tym roku tych mistrzostw kawaleryjskich nie ma, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej, może będą i zjadą się tutaj z całej Polski rekonstruujący te elementy Bitwy Warszawskiej, ale również dodatkowo ci, którzy będą brali udział w mistrzostwach formacji kawaleryjskiej. Przeuroczy widok, ta umiejętność władania lancą, szablą jest ważną rzeczą i kontynuowaniem łańskich tradycji w XXI wieku. Patriotyczne pieśni, moja ulubiona płyta, pozwolą Państwo, że powiem i podziękuję, bo nowszej nie mam, bo to jest płyta sprzed kilku lat, Chór Wiktoria pod kierownictwem artystycznym Izabeli Wilczak przygotowała właśnie na dwa głosy nagrania, które wydano w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu. Spodziewam się, że może te dzieci to już są nastoletnie albo już dorosłe, które wykonały, no, kierując się czystymi sercami dziecięcymi na szczególną wartość. Piękna, symfoniczna, taka jest darem od właśnie tych dzieci dla tych pradziadów, którzy tutaj na polach Osowa walczyli.